Trzy dni temu naprawdę sporo się działo. Odbyło się posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dotyczące przedawnienia roszczeń. Propozycje ministerstwa idą w dobrym kierunku, natomiast no, oczywiście wszystko będzie zależało od, od realizacji, czego będziemy oczywiście świadkiem już na najbliższych tygodniach. Dzień dobry, witam serdecznie w niedzielę, 28 kwietnia, to jest Ekspres Frankowiczów, odcinek 179, witamy w majówce, w tym majówkowym czasie, a witam w stałym składzie, czyli główny ekspert społeczności, życie bez kredytu, Kamil Chwiedosik. Dzień dobry, oraz Zbigniew Urbański. Drodzy Państwo, 25 kwietnia, a więc dosłownie 3 dni temu, naprawdę sporo się działo. Działał CUE, naprawdę ciężko tam pracowali, ale nie tylko tam, ponieważ także w Polsce podbyło się posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dotyczące przedawnienia roszczeń. I to jest główny temat, który dzisiaj będziemy poruszać. Na ten temat wypowiedzą się eksperci, skomentują te wydarzenia dosłownie sprzed trzech dni. Ale my przechodzimy do skargi kasacyjnej. Drodzy Państwo, to dobra informacja, bo coraz częściej w 2024 roku. Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej banków. Dlaczego? To już nie ma chyba ani podstaw prawnych za bardzo? Tak mi się przynajmniej to wydaje. na pewno nie ma podstaw prawnych do składania skarg mm -hmm. przez banki, jeżeli mówimy o faktycznie to, co mogliby bankowcy jeszcze ugrać w Sądzie Najwyższym. Wiemy co prawda o trzech uchwałach Sądu Najwyższego, które cofnęły trzy wyroki w zeszłym roku. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie potwierdzenie, ten wyjątek jest tylko i wyłącznie potwierdzeniem linii orzeczniczej. Są do najwyższego, czyli że te skargi kasacyjne, a w szczególności 100% skarg kasacyjnych członków społeczności życia bez kredytu, zostaje nieprzyjętych, oddalonych, oczywiście, które składają banki. Jeżeli natomiast zwrócę od razu uwagę na to, że jeżeli my składaliśmy skargi kasacyjne dotyczące jeszcze dawno zarzutów zatrzymania czy odsetek, to te skargi kasacyjne w zasadzie w okolicach 60-70% są przyjmowane przez Sąd Najwyższy do rozpatrzenia. Co prawda, tutaj nie ma jeszcze, Wyroków Sądu Najwyższego, ale no, oczekujemy, bo wiadomo, że takie postępowanie przed Sądem Najwyższym to jest okres około 2 do 3 lat. Natomiast jeżeli chodzi faktycznie o składanie przez banki skargi skarg kasacyjnych, to wiemy, że już ponad 2 lata temu Sąd Najwyższy wydał postanowienie, w którym wprost wskazał, że nie będą przyjmowane do rozpoznania skargi kasacyjne banków, jeżeli podstawą do stwierdzenia nieważności umowy było stosowanie przez bank abuzywnych klauzul, czyli tych klauzul, czyli czyniowych, których w zasadzie pełno jest w Waszych umowach, dlatego też dziwne jest i dziwne było, że banki jeszcze w zeszłym roku składały takie skargi kasacyjne, ale jak widać było to bezcelowe, bowiem i tak Sąd Najwyższy taki skarg nie przyjmował. To jest państwo, 25 o godzinie 19.00 odbył się webinar, w którym to eksperci społeczności życia bez kredytu, czyli obecny tutaj Kamil Chwiedosik, ale także adwokaci Marta Chęcińska i Wiktor Budzewski skomentowali aktualną sytuację Frankowiczów odnośnie oczywiście Sądu Najwyższego i CUE. Zapraszam do obejrzenia najciekawszych fragmentów tego webinaru. Najważniejsze, że Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, że w przypadku w którym sąd dochodzi do wniosku, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego czy denominowanego, odnoszące się do sposobu określenia kursu waluty obcej, stanowi niedozwolone postanowienie umowne, to absolutnie w miejsce tak powstałej luki na skutek tej bezskuteczności nie możemy wprowadzać żadnego innego sposobu e, ustalania tego, tego parametru, ustalania tego kursu. E, tutaj e, sąd najwyższy wyraźnie powołał się na konkretne przepisy, które my z panem mecenas. Niejednokrotnie, z, którą, z którymi walczymy przed sądem, bo pełnomocnicy banku dosyć mocno w tych postępowaniach twierdzą, że i artykuł 56 kodeksu cywilnego, i artykuł 65 kodeksu cywilnego, jak również chociażby artykuł 354 kodeksu cywilnego ma zastosowanie. No dzisiaj sąd najwyższy wyraźnie powiedział, że nie, absolutnie nie ma takiej możliwości, żebyśmy my w tych sprawach te przepisy stosowali, więc de facto potwierdził, że te umowy na skutek niedozwolonego charakteru muszą upaść, bo my nic nie możemy ani tam scedować, ani uzupełnić, ani zamienić, czy też wyłączyć, też część jakiegoś postanowienia umownego i pozostawić ten warunek, powiedzmy, zdrowy, czysty w dalszej, w dalszej mocy. Trybunał jakby wskazał w punkcie 34, że bieg terminu przedawnienia, który rozpoczyna bieg w dniu, w którym decyzja uznająca nieuczciwy warunek umowny i stwierdzająca jego, Nieważność stała się ostateczna, jest zgodny z zasadą skuteczności, ponieważ konsument ma możliwość zapoznania się z, przysługującym mu prawa, z przysługującymi mu prawami przed rozpoczęciem lub upływem tego terminu. I teraz znowu, ja mam wrażenie, że wszyscy w ogóle zapominają o istnieniu instytucji rejestru klauzul niedozwolonych. Tak no jakby to nie wyparowało, to jest, to dalej funkcjonuje. I te klauzule były tam wpisane. Więc skoro z, jest zgodne z zasadą skuteczności, żeby ten termin się rozpoczął od wydania decyzji stwierdzającej, że postanowienie jest niedozwolone, i mówimy o terminie dla konsumenta, które przecież są łagodniejsze niż dla przedsiębiorcy, to decyzji. jak my możemy w ogóle przesuwać ten termin dalej do momentu, aż konsument cokolwiek złoży? No i sędzia sprawozdawca wskazywała, że nie możemy rozróżniać momentów, w którym. Termin rozpocznie się wcześniej dla konsumenta, a później dla przedsiębiorcy. No ale właśnie to się stało. Ta uchwała właśnie to spowodowała, bo dla konsumenta ten termin będzie według mnie biegł od wpisania klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych, a dla przedsiębiorcy ma biec ten termin od momentu, kiedy konsument złoży jakieś oświadczenie, Bóg wie jakie znowu. Drodzy Państwo, w poprzednich odcinkach wielokrotnie wspominaliśmy, a w zasadzie Kamil Hwedosik wspominał o tym, że będzie miało miejsce spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości. No i właśnie do tego doszło. E, powiedz mi, czym skutkowało, czy będzie skutkowało to spotkanie, jakie były tematy, które poruszyliście, jaki stosunek do Frankowiczów ma Ministerstwo Sprawiedliwości w tej chwili. To tak. Oczywiście spotkanie odbyło się. Ustalono, że będzie to pierwsze z cyklicznych spotkań, które będą co kilka tygodni, przede wszystkim dlatego, że tematów było tak dużo, że z mojej kartki tematów to nawet nie doszedłem do punktu trzeciego. Tak? Także tutaj bym powiedział, że jest naprawdę dużo do poruszenia zagadnień i na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku. Ale oczywiście jeszcze żadnych konkretów, to znaczy już konkretnie zmian, które były wprowadzone, nie ma. Oczywiście, to co zostało ustalone, to, czym się dowiedzieliśmy również ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, w dużej mierze jest upublicznione już, czy na naszym blogu Życia bez kredytu, czy też możecie obejrzeć na ten temat konferencję, którą przygotowałem i którą prowadziłem na żywo, też jeszcze w tym miesiącu, więc odsyłam ewentualnie do tych materiałów, gdzie dowiecie się szczegółów. Natomiast, jeżeli już mówimy o takich realnych planach pomocowych, to należy je podzielić na plany krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Od razu powiem, że jeżeli chodzi o plany długoterminowe, czyli wprowadzenie e to raczej nie będzie dotyczyło końców frankowiczów, może kredyty złotówkowe, bo wydaje mi się, że to nie za tej kadencji, na pewno nie, nie w ciągu 4 lat, być może w przypadku takiego projektu jest, bylibyśmy w stanie korzystać z takiego e -sądu. W ciągu najbliższych 5-6 lat, tak ogólnie, wydaje mi się, bo do tego momentu trzeba by było powdrażać wiele innych, tak jakby digitalizacji, czy, czy też innych mechanizmów, które przygotowałyby w ogóle wymiar sprawiedliwości do prowadzenia tego rodzaju spraw. Już nie mówiąc o tym, że niektóre sądy w Polsce są jeszcze na starym systemie kurenda, a nie na systemie, który jest już obecnie, który się nazywa Sędzia 2. I to oznacza, tyle, nie, 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 nie tylko przede wszystkim trzeba postawić na informatyzację, Sądów na digitalizację, właśnie akt, przede wszystkim dlatego, że ich jest bardzo dużo, a dopiero później można myśleć o wprowadzeniu tego sądu. Natomiast z tych rzeczy, które są krótko i średnioterminowe, na pewno należy zwrócić uwagę na to, że Ministerstwo Sprawiedliwości, pani pełnomocniczka, pani dr wiewiorowska domagalska no, wskazała na potrzebę i rozmowy, które toczą się w zakresie ugód. Tutaj oczywiście mówimy przede wszystkim o ugodach, które będą oparte na aktualnym orzecznictwie, to dokładnie tak, jak dzieje się to w przypadku Sprawiedliwych Ugód prowadzonych w ramach projektu negocjacji grupowych Departamentu Mediacji i Ugód RZBK, ale też i innych rozwiązań, w tym kadrowych, kadrowych między innymi poprzez wprowadzenie zarówno nowych asystentów, nowych sędziów, też już tutaj słyszeliśmy, że Minister Bodnar wprowadził nowe sposoby delegacji sędziów właśnie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, do tych sądów, które są najbardziej obłożone pracą. No, a ponadto również i tutaj bezwzględnie też oceniam to pozytywnie, zmiany dotyczące szkolenia, czy też materiałów szkoleniowych dla sędziów, czy też w ogóle próba legislacji nowych, takich przepisów, które nie wymagają jakiegoś szczególnego, powiedzmy, tutaj, Podjęcia ważnych decyzji, po prostu nowelizacja pewnych przepisów, i tutaj IWS się tym ma również zajmować. Także generalnie można powiedzieć, że propozycje ministerstwa idą w dobrym kierunku, natomiast no, oczywiście wszystko będzie zależało od, od realizacji, czego będziemy oczywiście świadkiem już w najbliższych tygodniach. Drodzy Państwo, poznaj eksperta Życie bez kredytu. To nasz stały cykl, który oczywiście w dzisiejszym odcinku. Także kontynuujemy, zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału, w którym to mecenas Paweł Wichan opowie o przygotowaniu do rozprawy. Przesłuchanie strony podczas rozprawy dotyczy głównie procesu zawierania umowy kredytowej. Sędziowie zadają pytania odnośnie tego, jak przebiegał proces udzielania kredytu, o czym kredytobiorcy byli informowani. Co najważniejsze, czy byli informowani o ryzykach związanych z wzięciem kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim? Więc, jak chodzi o przygotowanie do rozprawy, wystarczy tutaj po prostu spokojnie przypomnieć sobie, jak my pamiętamy, o czym byliśmy informowani i w jakiej atmosferze odbywało się udzielanie tego kredytu, czy rzeczywiście byliśmy informowani o ryzykach czy może byliśmy zapewniani o bezpieczeństwie tego produktu. Co najważniejsze, nie należy się obawiać tego przesłuchania, ponieważ to jest właśnie kwestia wyłącznie tego, co zapamiętaliśmy z procesu udzielania kredytu i jak byliśmy informowani o tym, jakie są skutki zawarcia umowy powiązanej z frankiem szwajcarskim. A teraz mecenas Bartek Sowa, banki nie składają apelacji i zawierają sprawiedliwe ugody z w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach spotykamy się z tym, że coraz więcej banków odchodzi od składania apelacji w sprawach frankowych. W takim przypadku sprawa, jeśli zakończyła się naszym całkowitym zwycięstwem, tak naprawdę kończy się już po pierwszej instancji. Nie dochodzi do procesu w drugiej instancji w sądzie apelacyjnym, a taki proces to oczywiście dużo czasu, bo sprawa w sądzie apelacyjnym, jeśli mówimy o Warszawie, od momentu, kiedy zapadł wyrok w sądzie pierwszej instancji do momentu wydania wyroku prawomocnego w drugiej instancji, to mniej więcej półtora roku, a rok to minimum. Dlaczego tak się dzieje? Zapewne dlatego, że że bardzo niekorzystne rozstrzygnięcia zapadły dla banków końcem poprzedniego roku w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja sam miałem przyjemność mówić o tym na jednym z webinarów, jeśli dobrze pamiętam, w styczniu. Mówiliśmy wtedy o tym, pamiętam z mecenasem Budzewskim, z panem Kamilem Kwedosikiem, między innymi o tym, że sami jesteśmy zdziwieni, że banki nadal składają apelacje narażając się na. Duże koszty postępowania, gdyż trzeba pamiętać, że bank składając apelację w sprawie frankowej, po pierwsze, musi zapłacić 5% wartości przedmiotu zaskarżenia zazwyczaj jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i po drugie, przez ten cały okres oczekiwania na wyrok sądu apelacyjnego naliczane są Odsetki, zatem jest to bardzo nieopłacalne dla banku. W mojej ocenie banki coraz częściej będą odstępowały od składania apelacji, co znacznie przyspieszy czas postępowania i sprawi, że Frankowicz tak naprawdę zdecydowanie szybciej będzie mógł choćby wykreślić bank z hipoteki, no i otrzymać z banku to, co mu się należy na mocy prawomocnego wyroku. Drodzy Państwo, na koniec walka w sądach czy ugoda z bankami. Na ten temat wypowie się mecenas Wiktor Budzewski. Ta ścieżka jest już wypracowana. Jeżeli Frankowicz pójdzie do sądu i tam nie ma żadnego odstępstwa, nie ma jakiejś działalności gospodarczej, i tak dalej, no to naprawdę dzisiaj ciężko jest o to, żeby, żeby było niekorzystne orzeczenie. No i teraz, jeżeli my mamy próbować się dogadywać z podmiotem, który będzie oferował jakieś ugody bliżej nieokreślone, które będą chroniły rynek finansowy, no to my znowu jesteśmy nie po tej stronie, po której być powinniśmy. Natomiast, tak jak mówię, to jest moja obawa. Chciałbym, żeby było inaczej i mam nadzieję, że pani doktor się to uda, to znaczy przekonać nadzorcę, żeby wreszcie podszedł do sprawiedliwych ugód uwzględniających aktualne orzecznictwo i de facto zarówno stan prawny, jak i faktyczny. Czyli, że Frankowicze mają rację, umowy są nieważne, no i powinniśmy się zastanowić, jak to rozliczyć. I to jest jedyny kierunek, nad którym należy według mnie pracować. Drodzy Państwo, przechodzimy do odpowiedzi na pytania internautów, czyli na Wasze, które przysyłacie na naszą skrzynkę pocztową. Do Kamila głównie. Pierwsze pytanie zadaje Pani Joanna. Panie Kamilu, jakie są perspektywy długoterminowe dla kredytów frankowych, biorąc pod uwagę zmiany na rynkach finansowych oraz politykę monetarną banków centralnych? Bardzo ciekawe pytanie. Na pewno trzeba podejść do niego wielofalowo. Tak? Przede wszystkim, jeżeli mówimy o, to, o, to, o tym zagadnieniu, które dotyczy polityki banków centralnych, czy w Szwajcarii, czy w ogóle w Eurolandzie, które oczywiście też wiemy, że tutaj nie jest bez znaczenia dla rozpoznania wszystkich kwestii dotyczących czy to stóp procentowych, czy to w ogóle polityki umacniania się danych, danej waluty w kontekście oczywiście złotówki, bo to dla eurowiczów i Złotówkowiczów jest najważniejsze i Frankowiczów, przepraszam, jest najważniejsze. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z perspektywy tego, o czym dzisiaj mówią przede wszystkim analitycy zajmujący się właśnie tymi kwestiami makro, to mówią o tym, że powinniśmy zakładać obniżenie stóp procentowych. No to oczywiście jest pozytywna informacja dla członków społeczności życia bez kredytu, dlatego że dzięki temu mogą liczyć na mniejsze raty odsetkowe co miesiąc, oczywiście jeżeli wciąż płacą, bo przypomnę, że ponad 1200 członków, 1200 członków społeczności życia bez kredytu nie płaci rat dzięki zabezpieczeniu roszczenia. Natomiast z drugiej strony patrząc, no, jakby nie patrzeć, to obniżenie stóp procentowych w Szwajcarii czy też w Eurolandzie Powinno powodować jednak wzrost kursu złotówki, właśnie do euro czy do franka, z uwagi na osłabienie się w tym przypadku waluty. Dlatego, jakbyśmy na to nie patrzyli, no to trudno powiedzieć, jak to w skali makro będzie wyglądało, jeżeli chodzi o raty kredytu. Oczywiście wiemy, że w ostatnich miesiącach złoto jest coraz mocniejszy, ale statystyki pokazują, że raczej jeżeli chodzi o tą korektę, której dzisiaj mam miejsce na, na franku, one właśnie między przez ostatnie lata raczej wskazywały na to, że te korekty są płytkie i one zbyt długo nie będą trwały. I według mnie osobiście frank powinien powrócić do trendu wzrostowego. Oczywiście to też zależy od, od sytuacji nie tylko powiedzmy fiskalnej, ale też i od sytuacji. Napięć między poszczególnymi krajami w różnych regionach. Mówię tu oczywiście o wojnach, o jakichś innych okolicznościach nieprzewidzianych. Natomiast, jeżeli byśmy spojrzeli na orzecznictwo i na to, co realnie daje nam. Pozwanie banku, no to oczywiście w tym zakresie wydaje mi się, że nie mamy żadnych obaw, nie powinniśmy mieć żadnych obaw co do tego, jakie będą rozstrzygnięcia, zważywszy tym bardziej na to, co się dzieje w Sądzie Najwyższym i w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tym bardziej, że już około 5% spraw członków społeczności życia bez kredytu udaje nam się zamknąć w ramach ugód sądowych jeszcze przed wyrokiem prawomocnym. Najczęściej jest to po wyroku pierwszej instancji, bo jak wiecie, już coraz więcej banków nie składa. Tychże apelacji, dlatego ja uważam osobiście, że sytuacja jest dla Frankowiczów czy Eurowiczów bardzo korzystna. To znaczy powinni pozwać bank, a co do kwot wynikających z tych rat miesięcznych, to tutaj niestety nie da się do końca przewidzieć, jak będą wyglądały one, jak one będą się kształtowały w przyszłości. Zresztą to też dosyć mocno zależy od tego, jaki będzie miała wysokość, jaką będzie miała wysokość rata, od tego, jaki to jest mechanizm tego kredytu. Na przykład zupełnie inne są kredyty indeksowane. Takie jak chociażby M-Bank czy Millennium, a inne to są kredyty denominowane tutaj na przykład systemem rat równych. Deutsche Bank jest zupełnie innym bankiem niż wszystkie inne. Dlatego, jeżeli chodzi o kwestię takiej polityki centralnej, raczej trudne jest ona dzisiaj do przewidzenia. Wiadomo, że jest otoczenie spadających stóp procentowych, ale nie wiemy, jak wpłynie to na jakby taką kwestię wartości danej waluty do złotówki. Kolejne pytanie napisał Pan Patryk. Panie Kamilu, czy w momencie, w którym bank wnosi o wydanie uzasadnienia wyroku drugiej instancji, to oznacza, że będzie składał skargę kasacyjną? Nie, no wcale to nie oznacza, że będzie składał skargę kasacyjną, tym bardziej, że tak jak dzisiaj już mówiłem, najczęściej te skargi kasacyjne są oddalane, w ogóle nawet nie są przyjmowane do rozpoznania, czyli nie przechodzą tak zwanego przed sądu. Ja myślę, że to bardziej chodzi o kwestię tego, żeby w aktach było uzasadnienie, no to uzasadnienie kosztuje 100 zł, więc lepiej je mieć niż, niż nie mieć tego uzasadnienia wyroku. Natomiast, no co do Zasady też czasami zdarza się tak, że w uzasadnieniu tego wyroku jest opisana jakaś, jak, jakaś konstrukcja, którą przyjął sąd apelacyjny w swoim wyroku, bo pamiętajcie, że najczęściej jest tak, że sąd apelacyjny nie wydaje tekstu jednolitego wyroku, tylko wydaje tekst zmieniający, czyli wydaje wyrok zmieniający tekst wyroku pierwszej instancji i czasami zdarzają się faktycznie jakieś, powiedzmy, tam niuanse, które lepiej, aby były rozstrzygnięte właśnie w ramach pisemnego uzasadnienia. Bo wtedy są tłumaczy krok po kroku wszystko, jak powinniśmy interpretować dany wyrok, nie tylko to, to, co mamy w samej sentencji wyroku. Drodzy Państwo, powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Na koniec dwa krótkie filmy. Pierwszy dotyczy małej rewolucji w sprawach frankowych, a jest to dobra informacja dla wszystkich przedsiębiorców odkryj jak rewolucja w sprawach frankowych w Polsce korzystnie wpływa także na przedsiębiorców. W artykule znajdziecie istotne zmiany w orzecznictwie, które coraz częściej uwzględniają argumenty przedsiębiorców dotyczące nieuczciwych umów kredytowych. Uchwała sądu najwyższego z kwietnia 2022 roku oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z czerwca 2023 roku to kluczowe punkty, które otworzyły nowe możliwości dzięki którym przedsiębiorcy mogą walczyć o swoje prawa. W artykule znajdziecie również szczegółowe Analizy tych zmian oraz ich potencjalny wpływ na sytuację na rynku. Odwiedź naszego bloga Życie bez kredytu, aby poznać więcej detali i zrozumieć, jak te zmiany mogą korzystnie wpłynąć na przedsiębiorców w Polsce. Drugi film, drodzy Państwo. Banki zarobiły 20, ponad 27 miliardów złotych. No to są szokujące dane. GUS. Banki osiągają rekordowe zyski, a ich praktyki w umowach kredytowych budzą kontrowersje. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, zysk netto sektora bankowego sięgnął aż 27,6 miliarda złotych w 2023 roku, co oznacza wzrost aż o 160% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarejestrował aż 350 abuzywnych klauzul w umowach bankowych. Oznacza to, że banki zarabiają miliardy złotych w sposób niezgodny z Przepisami prawa. Niewiedza klientów oraz brak skutecznych działań regulacyjnych sprawiają, że banki nadal czerpią ogromne korzyści kosztem kredytobiorców. W artykule eksperci życia bez kredytu analizują problematykę, podkreślając konieczność ochrony interesów konsumentów oraz skuteczniejszych regulacji rynkowych, aby zapewnić uczciwe warunki dla wszystkich kredytobiorców. I to wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzymy Państwu przede wszystkim pogody, pogody i jeszcze raz pogody udanej majówki. Kamil dziękuję ci serdecznie za udział w dzisiejszym programie. Widzimy się już w maju, prawda? To już tak będzie jest. 5 maj, ale to już za tydzień. Wypoczywajcie i e, widzimy się za tydzień. Dziękuję bardzo. Do widzenia.